Ponad 3-kilometrowy odcinek drogi powiatowej relacji Maszkowice-Leśmierz wkrótce zyska nową nawierzchnię. Umowę na prace budowlane podpisali członkowie zarządu powiatu zgierskiego Katarzyna Łebedowska i Wojciech Brzeski. W zakresie prac znajdują się wymiana nawierzchni, odnowienie poboczy, udrożnienie przepustów i odmulenie rowów. Jak podaje starostwo powiatowe w Zgierzu, dodatkowo w okolicy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 zostanie poprawiony fragment drogi w samych Maszkowicach. Wykonawca na zrealizowanie prac ma 100 dni. W Zgierzu odbył się piknik z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Gminę Ozorków reprezentowało koło gospodyń wiejskich z Maszkowic, które na swoim stoisku przygotowało wiele smakołyków. Uczestnicy mogli spróbować m.in. zupy gulaszowej, bigosu, chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym, kaszanki i mini kiełbasek z grilla, różnego rodzaju kanapek, swojskiej wędliny, surówek, a także ciasta drożdżowego, ciastek owsianych, lemoniady i innych przekąsek. 9 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Ozorków wzięło udział w finale gminnego konkursu recytatorskiego, który odbył się w szkole podstawowej w Modlnej. Była to już 8 edycja wydarzenia. Konkurs skierowany był do uczniów klas 1-3. Przed jury, w skład którego weszli Rafał Nowak, Alicja Goślińska i Ewa Józwiak, zaprezentowali się przedstawiciele wszystkich szkół z naszej gminy. Wyniki konkursu prezentujemy na załączonej grafice. Już wkrótce rozpocznie się największa, jeśli chodzi o wartość, inwestycja w gminie Ozorków. Nasz samorząd poinformował o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie pod nazwą Budowa i modernizacja dróg gminnych gminy Ozorków. Inwestycja będzie kosztować ponad 11 milionów złotych. Prace odbędą się na drogach w Katarzynowie, Solcy Wielkiej, Sierpowie, Modlnej, a także na drodze relacji Skromnica-Borszyn. Gmina Ozorków pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 8,5 miliona złotych. Pozostałe środki pochodzą z budżetu naszego samorządu. Polska Spółka Gazownictwa odpowiedziała na ostatnie pismo w sprawie budowy sieci gazu ziemnego w miejscowości Leśmierz. Po raz kolejny jednak odpowiedź nie jest zadowalająca dla inicjatorów tego pomysłu. Przedstawiciele spółki podkreślili, że rozbudowa sieci gazowej, oprócz możliwości technicznych, determinowana jest przez rentowność inwestycji, gdzie obie przesłanki muszą zostać spełnione, aby rozpocząć proces przyłączenia zainteresowanych klientów. Według PSG taka inwestycja w Leśmierzu będzie nieopłacalna. Więcej szczegółów można przeczytać na www.cigo.com.pl. W parku w Leśmierzu ponownie odbędzie się Noc Świętojańska. Samorząd gminy Ozorków otrzymał na ten cel dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury. Jak informują władze naszej gminy, kwota 10 tysięcy złotych, którą udało się pozyskać, pozwoli na organizację Nocy Świętojańskiej, jakiej dawno w gminie Ozorków nie było. W programie mają znaleźć się warsztaty wyplatania wianków, aleja sołecka z lokalnymi specjałami czy animacje dla najmłodszych. Wydarzenie zostało zaplanowane na sobotę 24 czerwca. Gdy poznamy dokładny program Nocy Świętojańskiej, opublikujemy go na łamach naszej strony internetowej www.cigo.com.pl. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Babiniec oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Maszkowic otrzymały dotacje w ramach tegorocznego programu Działaj Lokalnie. Dzięki wsparciu finansowemu będą mogły zostać zrealizowane projekty pod tytułem Babińcowy Active Camp oraz Dla duszy i ciała to wszystko zadziała. W ich ramach dojdzie m.in. do uporządkowania parku w Modlnej, organizacji spotkania integracyjnego czy spływu kajakowego, a także przygotowane zostaną warsztaty z wyrabiania naturalnych kosmetyków i świec z wosku sojowego. Projekty będą realizowane w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku. Przedstawiciele gminy Ozorków uzyskali na te cele dofinansowania w kwocie po 5081 zł. Zakończył się drugi sezon amatorskiej ligi siatkówki Wolej Zgierz. Gminę Ozorków ponownie reprezentowała Sparta Leśmierz, która walczyła o obronę tytułu mistrzowskiego sprzed roku. Niestety Spartanie ulegli w półfinale drużynie Wabank i przyszło im powalczyć tylko o brązowe medale. W ostatnim meczu tego sezonu Leśmierzanie pokonali AKS Wolej i rozgrywki zakończyli ostatecznie na najniższym stopniu podium. Zawodnicy Sparty Leśmierz otrzymali puchar oraz pamiątkowe dyplomy i medale. Dodatkowo Michał Wojtowicz został wybrany MVP rundy zasadniczej
Leśmierzowej, za co otrzymał dodatkową statuetkę. Jako kapitan drużyny Sparty Leśmierz chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom zaangażowanych w budowanie naszej drużyny, naszemu grającemu trenerowi Adamowi Papiernikowi. Z tego miejsca chciałbym jeszcze podziękować naszym sponsorom, mianowicie hurtowni warzyw Marcin Wiktorski, firma Valencia Marek Olczak, firma Oltrans Marzena Olczak, firma Green Space Adam Papiernik i Cigo. Wenecja Pułtusk będzie nowym klubem Mateusza Olczaka. Mieszkaniec gminy Ozorków w ostatnich dniach maja podpisał tam kontrakt. Mateusz Olczak w dotychczasowej karierze futsalowej reprezentował barwy takich klubów jak Hurta Błęczyca, AZS Uniwersytet Warszawski, Getta Zduńska Wola, a ostatnio Legii Warszawa. Dyrektor Wenecji Pułtusk odezwał się do mnie, przedstawił mi projekt, który powstał, który prędzej się rozwija. Przekonał mnie do tego, żebyśmy razem mogli budować futsal w Pułtusku. Już po kilku spotkaniach udało się dogadać formalności. Liczę na to, że zarówno dla mnie, jak i dla klubu będzie to bardzo dobry ruch. Sezon w niższych ligach piłkarskich dobiega końca. Drużyny z gminy Ozorków radzą sobie w nim ze zmiennym szczęściem. Nasz najwyżej sklasyfikowany zespół, czyli Magnat Sierpów, aktualnie zajmuje 10. miejsce w rozgrywkach klasy A. W majowych meczach podopieczni Tomasza Adamczewskiego odnieśli jedno zwycięstwo, raz podzielili się punktami z rywalem i dwukrotnie schodzili z placu gry pokonani. Przed Magnatem jeszcze 3 spotkania w tym sezonie. Sierpowianie zmierzą się z KS Fairplay Kutno, Sokołem Lutomiersk oraz LKS-em Świnice Warckie. W B-klasie mamy natomiast 4 reprezentantów: Kanarki Małachowice, LKS Modlna, Orzeł Wróblew oraz Sokół Skromnica. Najwyżej w ligowej stawce plasuje się ta pierwsza drużyna. Kanarki zajmują 5. miejsce z dorobkiem 30 punktów. W ostatniej kolejce drużyna z Małachowic minimalnie uległa na własnym boisku wiceliderowi rozgrywek Zrywowi Śliwniki. Jak ten mecz oraz aktualny dorobek zespołu ocenił najlepszy strzelec ligi Marcin Gunia? Myślę, że dobrze, nie możemy narzekać. Mamy co mamy, mamy skład, gramy swoje i tyle, no co. Walczymy do końca z każdym meczem i do przodu. Ogólnie nie możemy sobie powiedzieć złego słowa w tym meczu, bo pierwszą połowę mieliśmy bardzo dobrą z mojego punktu widzenia, no z drugiej trochę opadliśmy sił. Ale generalnie jestem za drużyną i sądzę, że było naprawdę okej. Okay. Dla wszystkich pozytyw, duży. W tej lidze powiem, że nie ma żadnej drużyny, która to jest faworytna, bo tutaj każdy z każdym wygrywa, także trzeba tylko wyjść, pokazać chęć i determinację i walkę do końca. Oczywiście, że mogło być lepiej. Stawialiśmy sobie pierwszą trójkę, nie udało się, trudno. No. Gramy dalej. Kilkanaście punktów straty do Kanarków mają pozostali reprezentanci gminy Ozorków, LKS Modna, Orzeł Wróblew oraz Sokół Skromnica. W ostatniej majowej kolejce spotkań LKS po golu w doliczonym czasie gry pokonał Grom Powodów, a Orzeł Wróblew w gminnych derbach okazał się lepszy od Sokoła Skromnica. Wójt gminy Ozorków poinformował o przyznaniu nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2022 roku. Na takie uznanie zasłużyło 3 zawodników zamieszkałych na terenie gminy Ozorków. Wśród nich są siatkarz Szymon Probotyn z Ostrowa, piłkarka Wiktoria Zawierucha z Tedrowic oraz motokrosowiec Kacper Radko z Maszkowic. Sportowcy otrzymali nagrody finansowe. Ich wysokość to kolejno 1500 zł, 1000 zł i 1000 zł. We'll be right back.